kurde. Krzychu, dużo masz jeszcze? Bo klapę chciałem sobie dzisiaj zrobić. 18 serii. A tam mi został, też będę zaraz robił. Jedno miejsce, gdzie nie będzie robił i nie zabierze mi sprzętu. Jeszcze dwie serie i już i daję. Dobra, Krzychu, pierwsze pytanie. Dlaczego trenujesz w laczkach? W sobotach. Okej. Okay. Ukłon w stronę starych osiedlowych siłowni. Natomiast inne pytanie prosto z głębin internetu, czyli co jest lepsze, wyciskanie na klatę czy pompka? Zależy dla kogo. No i właśnie pytanie, od czego to zależy? A to zależy od tego, kto co chce osiągnąć. Jeżeli mamy osoby, które przychodzą do nas na sekcje siłowe, to z nimi możemy robić wyciskanie na ławce, możemy robić też różne formy pompek. Natomiast myślę, że jak przychodzą osoby, które są zainteresowane sportami siłowymi, sportami walki, sportami walki, bijatykami, to dla nich raczej pompka może być łatwiejsza i dająca więcej korzyści. No z jednej strony tak, ale jeżeli ktoś trenuje sobie sporty walki, to według mnie odniesie korzyści i z wyciskania na klatę, i z pompek. Jeżeli ktoś nie chce po prostu wyciskać dużo, tak jak robią to trójboiści, tak jak robią to strongmeni, czy ktokolwiek, kto po prostu chce dźwigać dużo, no to w jego treningu znajdzie się miejsce i dla pompek, i dla wyciskania na klatę, chociażby dlatego, że nie będzie się nudził i będzie... Dokładnie, jest to jakaś duża, jest to jakaś różnorodność. Okej, okay. Kolejne pytanie raczej z sekcji męskiej, aczkolwiek myślę, że wiele kobiet zadaje sobie to pytanie, po czym bardziej urosną mi cycki? Po wyciskaniu na klatę czy po pompkach? Nie no, zdecydowanie po wyciskaniu na ławce, tym bardziej, że... Możemy potraktować wyciskanie jako bój dla całego ciała, gdzie wykorzystujemy siłę nóg, odpychamy się nogami od podłogi, gdzie spinamy poślady, gdzie wykorzystujemy spięte łopatki, proste plecy, napięte plecy i pchamy mięśniami klatki piersiowej i tricepsem. Natomiast możemy też to uprościć, położyć się na ławce z podniesionymi nogami i ograniczyć się do pracy samej góry ciała. Wtedy na mniejszym ciężarze, ale też możemy zwiększać ilość powtórzeń na przykład. Czyli teoretycznie możemy zrobić z... bench pressa pseudopompkę. Tak, czyli możemy generalnie dojść do tego, że wyciskanie na klatę będzie ćwiczeniem izolowanym. No, przy pompce nie ma opcji, że będziemy mieli ćwiczenie izolowane, chociażby dlatego, że musimy podwijać miednicę, odpowiednio ułożyć łopatki i trzymać napięcie całego ciała, no bo bez tego albo zrobimy sobie krzywdę, albo po prostu te pompki będą zupełnie nieefektywne. No i teraz jest kolejne moje pytanie, czyli co łatwiejsze? Znaczy, ja wiem, co jest dla mnie łatwiejsze, bo ja robię zdecydowanie dużo, za dużo pompek. Natomiast dla osoby zupełnie początkującej, co według Ciebie będzie łatwiejsze? Nauczyć ją pompek, czy zacząć od wyciskania, zanim przejdziemy do nauki czegokolwiek innego, jeżeli chodzi o klatę? Ja myślę, że jeżeli uczysz osobę początkującą pompek, to każesz tej osobie po prostu oprzeć się na podłodze i zacząć robić te pompki. I potem ją poprawiasz. Natomiast jak ja uczę bench pressa, to pierwsze co robię, to mostek. No, znaczy, glute bridge. To od razu idziesz z ludźmi do tych trudnych rzeczy. Tak.
Ale jak się zrobi te trudniejsze, to wtedy można upraszczać. Tak, to dokładnie tak samo jak pompka na jednej ręce jest łatwiejsza. Więc to niż... jest troszkę takie naokoło uczenie, ale efektywne i uczy jakby dużo rzeczy, dużo smaczków pokazuje, które faktycznie w tym benchu występują. I które faktycznie gdzieś tam można ograniczyć, jeśli jest taka chęć. Dobra, potrzeba. Przyznaj się, ty po prostu robisz odsiew, zaczynasz od trudnych rzeczy i kto ci umrze pod sztangą, no to już wiesz, że po prostu nie musi przychodzić na następny trening. U mnie mają się dobrze czuć tylko i wyłącznie pod sztangą. Okej, okay. U mnie mają się czuć dobrze przy ćwiczeniach z własną masą ciała. No to jeszcze szybkie pytanie, jeżeli w wyciskaniu na klatę, jeżeli komuś jest za ciężko, no to... możemy po prostu zdjąć ciężar. Natomiast jak chodzi o pompki, co byś zrobił, nie mając generalnie ciężaru i chcesz kogoś nauczyć pompki? Takie szybkie pytanie ode mnie. Takie szybkie pytanie? Ja bym zaczął od planka, nie? Dobrze myślę? Dobrze. Zdecydowanie. Do tego możemy sobie dołożyć po prostu elewację, bo im dłonie mamy wyżej, tym generalnie dźwignia zaczyna się... Czyli możemy zacząć od ściany, możemy zacząć od boksa, dopiero przechodzić na podłogę. Dokładnie, tak. I myślę, że czas najwyższy przejść do praktyki. Dokładnie tak. A do praktyki przechodzimy w stylu typów z klatki, czyli znowu robimy wyzwanie. Krzychu, w jaki sposób mnie dzisiaj dojedziesz? Filip robi pompkę, a ja mu dokładam ciężar ze sztangi na plecy. Jedziesz. Zemsta, obawiam się, że będzie spora, ale damy radę. Ile na początek? 15. Easy. Lecisz. 25. Easy. Trzymasz. 35. Easy. Trzymasz. Dawaj, dawaj. 40. Dobra, dawaj więcej! 45. Dobra, góra poszło! 50. Dawaj, zobaczymy ile wejdzie! Jest 55. A, mam nadzieję, że... I dzisiaj chyba starczy. Trzymaj, zaraz zabiorę. Uff, 55 kg mamy do przebicia. Piszcie w komentarzach wasze typy, ile uda się zrobić za 3 miesiące, a ile za pół roku. Albo piszcie, ile wam się udało wycisnąć. Co ci tam kręgosłup sobie strzelał? Moje ubezpieczenie.